Pan jest trzeźwy. Słucham? Panie, pan jest trzeźwy. Tak, jestem. Co pan zrobił na jezdni? Systematyczność to jest w ogóle chyba najważniejsza rzecz w życiu. Systematyczność i cierpliwość, tak? Ja jeżeli vloguję codziennie, to mi się to automatycznie wiąże z tym, że nie chodzę biegać. Wczoraj wieczorem sobie trochę pogrzebałem przy ustawieniach, przy stabilizacji. Jednak ustawiłem filmowanie na tryb ręczny, bo to co sobie oglądałem wczoraj przy okazji montażu, no to nie do końca było dobrym obrazem. A ty pewnie nie zauważysz różnicy, ale ja widziałem, szczególnie w porównaniu z Somy. Także zobaczymy. Na razie wygląda na to, że stabilizacja działa całkiem sprawnie. No i te bębny jeszcze muszę wypakować, bo one naprawdę zmarzną. To wypakowane. Wpadłem na iście makiaweliczny pomysł, a mianowicie pomyślałem sobie, że może w ogóle teraz, jak już mam nowy aparat, to zdemontuję to mocowanie, co tutaj w samochodzie jest. Zostawię sobie tylko tą metalową. Płytkę i będę przyczepiał go na zasadzie magnetycznej, bo on jest taki leciutki. To jest jakieś wyjście. Cześć i czołem. Witam cię w ten wtorek rano. W drodze do pracy gdzieś w okolicach Nadarzyna. Chciałem z tobą porozmawiać na temat taki, na temat ludzi i robotów. No nie, no na temat tego, dlaczego czasami tak trudno jest się skontaktować z człowiekiem w jakiejś firmie. Ja mam coś takiego, że w momencie, kiedy mam jakiś problem, no to szukam oczywiście rozwiązania w Google. Jeżeli tam znajdę, no to super. Jeżeli nie znajdę tego rozwiązania, to idę dalej. Szukam możliwości skontaktowania się z firmą albo z producentem tego, z czym mam problem, żeby z nim omówić takie kwestie. No bo to jest zawsze najszybsza i najbardziej pewna metoda dowiedzenia się czegoś o produkcie, o usłudze albo po prostu rozwiązania problemu, na który napotykam. Bardzo mnie denerwują w ogóle firmy, które na swojej stronie internetowej nie umieszczają od razu kontaktu do siebie. I to takiego telefonicznego, nie na zasadzie formularz i może ktoś to przeczyta, tylko prawdziwy, normalnie telefon i żywa osoba, która go odbierze. I jeżeli chcesz znaleźć kontakt do człowieka w danej firmie, to najprościej jest to zrobić w ten sposób. Jest taka strona, która się nazywa gethuman.com. Tam się wchodzi i tam ludzie umieszczają telefony do różnych firm. Jeżeli na przykład jest duża to korporacja, taka jak Amazon na przykład, no to tam można się dodzwonić do różnych działów, więc tam jest dużo takich podpowiedzi od innych klientów zostawionych, że na przykład numer taki a taki to jest do takiego i takiego działu. I to jest spoko, bo Amazon akurat jest taką firmą, która ma bardzo duży problem z tym, żeby publikować otwarcie numery telefonów do swoich pracowników. Oni mają support, ale ten support raczej pisze maile i naprawdę tam jest ciężko znaleźć jakiś numer telefonu u nich na stronie. A na tej stronie GetHuman się daje. I to mi bardzo pomogło ostatnio, jak miałem do wysłania zwrotu do Amazona i chciałem go wysłać kurierem. No i żeby wysłać kurierem międzynarodową przesyłkę, to tam trzeba wpisać numer telefonu osoby odbierającej. No i wszedłem na stronę GetHuman i sobie znalazłem numer telefonu do customer serwisu Amazon w Niemczech i poszła paczka. No bez tego bym w ogóle system wysyłający paczki by mi nie chciał tego wysłać. Jestem przekonany, że za parę lat
nie będzie w ogóle istniała obsługa klienta bez szybkiego dodzwonienia się do żywego człowieka, że to będzie po prostu atut. Tak jak Freshbooks, jak ostatnio robił, jak gdyby wydawali nową wersję swojego oprogramowania, to jest taka firma do księgowania rzeczy, znaczy do księgowania dokumentów, do prowadzenia księgowości w chmurze i do wystawiania faktur. No, taki amerykański infakt trochę. To oni jak ostatnio właśnie przygotowywali nową wersję tego swojego oprogramowania, to oni marketowali to tak naprawdę dwoma komunikatami. Pierwszym komunikatem, że wzięliśmy pod uwagę te wszystkie uwagi klientów, które do tej pory do nas docierały odnośnie pierwszej wersji. Czyli jest to wiadomość pod tytułem słuchamy i jak chcesz nam coś powiedzieć, że coś robimy źle, albo moglibyśmy robić coś lepiej, to my to weźmiemy pod uwagę. A drugi komunikat, wzdłuż którego szedł marketing tej drugiej wersji właśnie ich oprogramowania, to było: u nas, jak będziesz miał konto i będziesz miał jakiś problem, dzwonisz pod numer telefonu i w 15 sekund ktoś żywy człowiek odbiera. No i powiedz mi, czy to nie jest wskazówka, że za parę lat w Polsce to też będzie standardem. Także, drodzy właściciele firm, inwestujcie w obsługę klienta, inwestujcie w ludzi, którzy będą znali ofertę firmy, będą związani z waszą kulturą korporacyjną i będą odbierali telefony od klientów. Jednocześnie chcąc im pomóc, mając pozytywne, miłe nastawienie do tej całej sprawy. No dobra, jeżeli już i tak nagrywam przy pomocy zewnętrznego mikrofonu, to możemy się trochę pobawić w takie nagrania na zasadzie voice off, czyli głos, który mówi spoza kadru. Mam szczerze powiedziawszy nadzieję, że Final Cut jednym kliknięciem mi to zsynchronizuje, bo jeżeli będę musiał to na oko synchronizować, to znowu nie pójdę spać o 22, tak jak zazwyczaj chodzę spać. W ogóle jeśli chodzi o moje doświadczenia takie vlogerskie, to ja jeżeli vloguję codziennie, to mi się to automatycznie wiąże z tym, że nie chodzę biegać. I serio, od 3 dni nie byłem w ogóle pobiegać, to straszne. Muszę to jutro nadrobić, koniecznie, szczególnie, że jutro jest ciężki dzień, długi dzień. Wieczorem nagrywamy klipa mojego zespołu Tezis. No więc wyjdę wcześnie z domu i późno do tego domu wrócę. Jak się tak codziennie vloguje, to się docenia takich ludzi jak Casey Neistat. Pan jest trzeźwy. Słucham. Pan jest trzeźwy. Tak, jestem. Co pan zrobił na jezdni? Wymijałem samochód. Pan drogę, proszę. Wymijałem pana, samochód. Pan pierwszej współprzyjazny. Właśnie jak widzieliście przed chwilą, w typowo polski sposób, kierowca, który za mną jechał 80 na godzinę w miejscu, w którym powinno się jechać 50, miał do mnie wielką pretensję, że ja uciekając z pasa mojego na pas sąsiedni w sytuacji, kiedy tam samochód wyjeżdżał i miałem do wyboru albo zmienić pas, albo przejechać, po prostu wjechać w bagażnik temu samochodowi, który wyjeżdża, że on musiał troszkę przyhamować. Z tych 80 do tych 50, które tam są przepisowe. O mój Boże! No tak mi przykro, proszę pana. I czy ja jestem trzeźwy? Nie, no... wypiłem litr whisky przecież przed chwilą i wsiadłem do samochodu. No przecież tylko po to, żeby mu zajechać drogę. Ech...